Dzieckiem zawsze chciałam być chłopcem, nie wiem czy to dobrze czy źle, ale może dlatego, że lubiłam chodzić po dachach, po drzewach, miałam zawsze obtarte kolana, ale bardzo miałam starszego brata, który słuchał Radia Luksemburg i muzyki jazzowej. Razem słuchaliśmy tam Duke'a Ellingtona, tych świetnych różnych pianistów jazzowych. I ja zwykle do tego tańczyłam. Tańczyłam z nim rock'n'rolla, ponieważ byłam leciutka, on podrzucał mną do góry między nogami, takie przejazdy robił. Rock'n'roll był wtedy szalenie modnym tańcem i on sobie na mnie tego rock'n'rolla ćwiczył. No i być może to mnie tak zainspirowało do tego, żeby jednak jakoś zająć się bardziej tańcem. Mama zapisała mnie do takiej szkoły pana Price'a na ulicy Radziwiłłowskiej w Krakowie i tam chodziłam na lekcje baletu. Ja tych lekcji za bardzo nie pamiętam. Na uczelni mam zajęcia z kompozycji tańca. Pokazuję studentom na przykład taki przykład z baletu Dziadek do Orzechów, wyjęty taniec Śnieżynek w różnych choreografiach. On jest tak kompletnie różny i każda choreografia jest piękna. Czyli tą samą muzykę można w bardzo różny sposób potraktować, różnie ją zinterpretować, mimo że wszyscy robią na ten sam temat. A to jeśli człowiek ma większą wrażliwość i większe zdolności, sprawi, że ta nasza choreografia będzie jakimś dziełem sztuki w pewnym momencie i stanie się w jakiś sposób ponadczasowa. Potem właściwie poznać dobre choreografie, jeśli się ogląda je po latach i są one wartościowe, że to zrobił ktoś, kto miał talent. Thank you.